Okej, okay. Widzę, że się nagrywa. Także witajcie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z serii GTA San Andreas Definitive Edition. Odcinek 140. Od paru odcinków robimy stunt jumpy i robimy to nadal. Także jestem, słuchajcie, obecnie na stunt jumpie numer 36 w Angel Pine. I akurat tak się składa, że jestem akurat przy tym safe house'ie i chyba nawet wiem, co to będzie za rampa. Ale zobaczmy, czy to właśnie o nią chodzi. Tak, chodzi dokładnie o tą rampę. Więc nie zdziwię się, jeżeli ją faktycznie już będę miał zaliczoną. Ale zobaczymy. Dobra, więc mamy tutaj już Sancheza. Zbyt daleki skok. Całkiem prawdopodobne, że ten skok już będę miał ukończony. Jak to opowiadają, do trzech razy sztuka, więc jeszcze spróbujemy. Raz jeszcze. I zobaczymy, czy faktycznie. Dobra, no to raz jeszcze. Ostatnia szansa. Dobra. Możliwe, że będę miał go już zaliczonego. Ja sobie go już zapiszę. Że ten 36 to prawdopodobnie mogę mieć już zaliczone. Dobra, jedźmy zatem dalej. 37. 37. Gdzieś tutaj, jak jest to bagno. Gdzie to dokładnie jest? Kurde. To będzie dosyć skomplikowany stunt jump. Nie wiem, czy ja go już wprawdzie nie zrobiłem na rowerze, ale podczas gdy był ten wyścig, ale to jest, słuchajcie, dokładnie gdzieś w tych okolicach chyba. Dobra, spróbuję, słuchajcie, tylko zrobić jeszcze raz ten. Możliwe, że mam go już zrobionego. Tu można też pojechać. Ja wyhamowałem z takiej górki, nie? Na takiej górce.
wiem, czy dobrze pojechałem, ale zobaczymy. I tak, to jest ta rampa właśnie. Okej, okay, zaliczone. Trzydzieści siedem, 38. Jest tutaj. Nie jestem pewien, że nie wylądujemy na lotnisku, ale w tym miejscu. Bodaj. Zobaczmy raz jeszcze tylko. Tak. To jest to miejsce, które mam zaznaczone na mapie. Tak więc tam teraz jedziemy. To też brzmi jak ta, jak motorówka, czy jakiś tam ponton. Nie. Co nam, że muskulatura już, tak, muskulatura już zaczyna nam spadać. A, i ta betonierka. Utopiona w betonie. Co za paradoks. To już betonierka, która stoi normalnie. Tylko teraz przydałby się jakiś motor właśnie. Możesz ty. No. Przecież po tym typie przejechałem. I on jakiś totalny duch sobie po prostu... przez mój ten, dawaj tam motor. No jasne, jeszcze tir bym wjechał. To nie mnie na szczęście ścigają. Wszystko okej. No i znowu, nie spadłem z motora, ale samochód poleciał. No, ta fizyka w tej grze jest po prostu
Cudowna. Chyba nie chodzi o nic innego właśnie jak o to. Tylko gdzie my w ogóle mamy przeskoczyć? No właśnie, chyba nie o to chodziło. Wydaje mi się, że chyba właśnie trzeba doskoczyć na lotnisko. No zaraz sprawdzę, czy faktycznie tak jest. Tylko tu trzeba by było wziąć jakiś naprawdę szybki motor. No. Tak, tutaj trzeba by już było doskoczyć na lotnisko. A z Sanchezem no to raczej nie bardzo. Tarancza tego, ale... Gdzie tu teraz szukać jakiegoś motocykla? I to jakiegoś takiego fajnego, szybkiego. Co się dzieje w ogóle ten? To wygląda jakby to płonęło, nie? Wszystko. Nie. Raczej taki motor nie bardzo. Sanchez też nie. Wiecie co, ja chyba rzeczywiście pojadę, kurczę, już do Las Venturas po te energii 500.
taksówka, która brzmi jak Tirna. W tej kwestii nadal się nic nie zmieniło. Bo może sobie wezmę... A, tu nawet mam, widzicie. Tylko że teraz będę musiał pojechać... znowu tutaj. Ale na szczęście mam szybki motocykl, więc... Dobra, wezmę dosyć srogi rozpęd. To jest samego tego. No i to się chyba nie uda. A, nie udało się. Wprawdzie wskoczyłem do wody, ale zaliczone jest, to najważniejsze. Więc tym się nie będziemy absolutnie kłócić. Myślałem, że właśnie... Nie wiem, jakie prawa rządzą się tymi stunt jumpami, no bo raz trzeba albo wskoczyć chyba na dane miejsce, albo może właśnie nie trzeba. Czy trzeba po prostu jakąś... odległość konkretną, wylądować na dwóch kołach, nie wiem. Wydaje mi się, że tu chodzi tylko chyba o odległość. Znowu pojadę sobie tutaj do szkoły jazdy. I sprawdźmy tylko, jaki jest kolejny ten. Aż widzę, że w połowie filmu jesteśmy nawet. 38. 39 będzie już na lotnisku w... tutaj, ale dobra, to najpierw pojedźmy sobie do tej szkoły.
po motocykl. Ja bym siedział w samochodzie, to już bym zginął. Ale znajdziesz się milimetr od samochodu, nie będąc w nim, to nic ci się takiego nie stanie. Nie zginiesz. Dobra. I ten kolejny stunt jump jest gdzieś, zdaje się, tutaj. Na lotnisku w San Fierro. Tam już musiałbym faktycznie wjechać na samolotnisko. O kurde. Nie. Czekajcie, czy teraz idzie się stąd jakoś wydostać? Czy raczej marne szanse, co? No chyba już się stąd nie wydostanę raczej. Ale nie, czekajcie, bo przecież jest taki trik, o którym zapomniałem. Ale sobie właśnie przypomniałem, że przecież tak.
Jeżeli masz problem z wjazdem pod ten, nie, chociaż też to nie działa do końca tak jak ten. Ale patrzcie, że nie starcza się aż tak ten motor, jakby mógł się starczyć. Teraz się będziemy próbować stąd kurde wydostać. Ja pierdzielę, tak? Emocje jak na grzybobranie naprawdę. Tu jest wjazd na lotnisko. O, obie bramy się rozsunęły, czyli chyba coś poprawili. Ale przez drzewo już przejechałem, nie? Czekajcie. Ona ma kolizję, ale... Okej. To jest chyba właśnie ta rampa tutaj. Sprawdźmy, czy na pewno, żeby się teraz nie pomylić z niczym. No ale wydaje mi się, że tak, że to jest to. No ale nie zaliczyło mi. Co za bzdura. No i teraz zaliczył elegancko, dobra. To zaraz zobaczymy, gdzie jest kolejny stunt jump. 39. Jest na torach kolejowych, gdzieś tutaj jest zaraz jakiś stadion. No już widzę nawet, dobra. Na filmiku już widzę, gdzie tu jest mniej więcej. Tak więc tak, jak jest stadion, to tutaj. Czy trzeba wylądować na autostradzie, czy nie? Nie zaliczyło mi. Okej.
Zaliczone. Sprawdźmy zatem, gdzie jest kolejne. Czterdzieści jeden. O, na pasie startowym na lotnisku. Dobra, już mi się podoba. O, chyba się filmik zaciął. Dobra. Nie wiem, mi się wydawało, że przez cały pas startowy trzeba się rozpędzić. Ale tutaj na końcu tego pasa startowego jest taki. Na tamtej rampie już bym skakał, a teraz chodzi o tą tutaj. Git. Dobra. Kolejny stunt jump. 42. Jak jest siłownia? To gdzieś tutaj, w tych okolicach, dobra. Moje włosy stoją. Te banshee zawsze niebieskie stoją tutaj też potem. Wydaje mi się, że chyba chodzi właśnie o tą ścieżkę. Zaraz się dowiemy, czekajcie, z filmiku. Bo tu nie widzę w sumie żadnej rampy ani nic takiego. A tutaj po tych schodach. No sprawdźmy. To jest tutaj, w tym miejscu. I chodzi tutaj właśnie o... te schody tutaj. Właśnie, tylko trzeba się jakoś tak umieć wybić. No to będzie Lipton. Jak to się tak kurde fajnie rozpędzić? O, zaliczyło. Wylądowałem na murze, ale dobra, najważniejsze jest to, że zaliczyło. Okej, okay, jedźmy dalej. Ile już nagrywam ten odcinek? 35 minut, o kurde. Dobra, moi drodzy, to widzimy się w takim razie w kolejnym odcinku. Zobaczmy sobie tylko jeszcze, jak ten kolejny stunt jump ma wyglądać, gdzie on jest.
Zaraz gdzieś tutaj za szkołą jazdy. To wydaje mi się, że ten stunt jump już przecież robiliśmy, jak żeśmy uciekali z tego. Już nie, bo tu się uciekało samochodem, a nie motocyklem, więc... No ale dobra, okej, okay. Także jest tutaj kolejny ten stunt jump. Także pamiętajcie, jeżeli odcinek się podobał, łapa w górę, sub, dzwonek. No i zaglądajcie na pozostałe social media. Na razie, trzymajcie się.